Cześć, dzień dobry i witaj na 20 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. I dzisiaj mamy takie zadanie. Wykaż, że dla każdej liczby a większej niż 0, podniesionej do potęgi zerowej, wynik tego wyrażenia to jest 1, tak? Czyli a do potęgi zerowej to się równa 1, jeżeli a jest większy od 0, tak? Dobrze, czyli tak, zobacz. A do potęgi zerowej można przekształcić do a do potęgi x minus x, tak? Gdzie x to jest jakaś tam liczba rzeczywista, tak? I zobacz, i to można przekształcić do a do potęgi x razy a do potęgi minus x, a to można przekształcić do a do potęgi x razy 1 przez a do potęgi x, tak? I wiemy, że jeżeli tutaj a jest większe niż 0, tak? To tutaj to wyrażenie a do potęgi x, tak? Nie może wynosić 0, tak? Czyli nie ma ryzyka dzielenia przez 0. Tutaj możemy sobie to skrócić i to się równa 1, co należało dowieść, tak? Okej, masz pytanie? Zadaj w komentarzu. Powodzenia w nauce. Cześć.